Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie Teatr Złych Zakończeń. Kochani, dawno już nie było w sumie visual novelki żadnej na naszym kanale, więc stwierdziłem, że może właśnie to byśmy zagrali. Szczerze powiedziawszy, nie wiem nic o tej grze, więc mam nadzieję, że się w sumie dowiem już w trakcie naszego tutaj gameplayu, aczkolwiek no ja uwielbiam visual novelki, pamiętam jeszcze o Danganronpie, na pewno też to skończymy, bo wiem, że dwójka została już chyba spolszczona, trójka jest chyba w trakcie, więc V3 jest w trakcie, więc na pewno jeszcze Danganronpę odwiedzimy, to możecie być pewni. Ale na razie, póki mam jeszcze mało czasu, chciałem zrobić wam niespodziankę, bo jednak Drake Hollow naprawdę ostatnio jest dosyć nużące, powtarzalne, tej historii jest tam bardzo mało. I szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, czy by przypadkiem Drake Hollow nie zawiesić i może nie dokończyć tego na streamie którymś, nie wiem jeszcze. Na razie najprawdopodobniej będziemy zawieszać tego Drake Hollowa. Jeszcze się zastanowię, ale no tak na 70-80% zawiesimy. Oczywiście Planet Crafter zostaje. Zrobimy to na maksa, co jest w tej chwili uzupełnione, czyli tam bodajże do insektów. Po insektach chyba na razie nic twórcy nie dodawali, więc na razie to sobie ominiemy, ale jeszcze troszeczkę kontentu w Planet Crafterze mamy. Na razie zajmiemy się Teatrem Złych Zakończeń i myślę, że ze 2-3 odcinki z tego będzie. Gra podobno nie jest długa, więc ma chyba sporo zakończeń, z tego co pamiętam, ale na razie zobaczymy, co będziemy mieć właśnie w tej grze. Tak więc zaczynajmy. Witaj w Teatrze Złych Zakończeń. Kurtyna w górę. Na tej scenie zabawimy się przeznaczeniem. Będziesz dokonywać wyborów, dzięki którym odblokowane zostaną coraz to okropniejsze ścieżki. Tylko po to, by doświadczyć piękno wachlarza tragicznych zdarzeń. Ale nim zaczniemy, pozwól, że wytłumaczę, jak wszystko tu działa. By rozpocząć samouczek, wybierz jedną z lalek. Dobra, jesteśmy źli. Jesteś lalką demonem, czy lalką człowiekiem? Lalką demonem, ja jestem demonem. Kontrolujesz lalkę demona. Jesteś zaciętym typem, zajmującym się swoimi sprawami. Co chcesz zrobić lalce człowiekowi? Zaatakuj, spróbuj się zaprzyjaźnić. Próbujmy się zaprzyjaźnić. Próbujesz zaprzyjaźnić się z lalką człowiekiem, ale ta zabija cię z zimną krwią. Jakże okrutne. Oto pierwsze złe zakończenie. Ale nie martw się, tu historia się nie kończy. Co mnie bardzo irytuje, to to, że po znakach interpunkcji nie ma dalej dużych liter. To jest irytujące. Posprzątajmy scenę i zacznijmy od nowa. Tym razem spróbuj kierować drugą lalkę. Bierzemy demona. Spróbuj zagrać lalką człowiekiem. Spróbuj zagrać lalką człowiekiem. Zobaczymy, że jest jakiś ending. Nie chcę. Chcę mieć demona. Nie da się chyba. Chyba się nie da. Dobra. Kontrolujesz lalkę człowieka. Jesteś przyjaznym, małym typem zajmującym się swoimi sprawami. Co chcesz zrobić lalce demonowi? Wiecie co? Jeżeli kontrolowaliśmy lalkę demona i chcieliśmy się zaprzyjaźnić, to może teraz cofnęliśmy się w czasie i jesteśmy lalką człowiekiem, która będzie chciała zaatakować, bo zazwyczaj tak jest, no nie? Ale spróbujmy się zaprzyjaźnić. Ty i lalka demon przymykać oko na różnice, które was dzielą i zostajecie przyjaciółmi. Tak myślałem. No, to wcale nie takie złe zakończenie. Trzeba było przewidzieć taką ewentualność. Po prostu wcale nie pasuje do mojego teatru. Skoro już wiesz, jak wszystko działa, możesz własnoręcznie ustawić skłonności lalek. Jak pewnie udało ci się zauważyć, ich skłonności automatycznie będą ustawione na tę wybrane podczas ostatniej rozgrywki. Ale teraz jesteś w stanie wyłączyć bądź włączyć każdą z nich, bez konieczności grania od początku z perspektywy jednej lalki. Tak, mój teatr jest pełen zagadek. Teraz spróbuj włączyć i wyłączyć skłonności jednej z lalek i obserwuj różne zakończenia. Dobra, lalka demon. Jesteśmy lalką demonem. Oczywiście tak. Chcemy zaprzyjaźnić się. No i dobra. Koniec samouczka. Koniec. Czy rozumiesz, jak grać? Chyba tak. Gra zapisuje postęp automatycznie, więc po prostu się zrelaksuj i zbieraj wszystkie złe zakończenia we własnym tempie.
To teraz, bez przedłużania, zacznijmy przedstawienie. Okej. Jestem bohaterem, panienką, podwładnym, bądź suwerenem. Jestem suwerenem. Nie zablokowałem nic. Jesteś suwerenem. Mieszkasz w zamku, otoczona sługami. Myślisz sobie, że tak w sumie jest to całkiem spoko życie. Pomijając tych natrętych ludzi, którzy bez przerwy wybijają twoich żołnierzy. Mają nawet rolę nazwaną bohaterem, której całym sensem istnienia jest zdetronowanie cię. O co im w ogóle chodzi? Unikasz wkurzenia ludzi z nadzieją, że może nareszcie zostają twoją armię w spokoju, ale jakoś jeszcze nie wpadli na taki pomysł. Nadal jesteś nowa w tym całym byciu suwerenem, jeśli masz być szczera. Nie rozumiesz do końca całej tej polityki. Ale wciąż powtarzasz sobie, że wszyscy robią tylko co w ich mocy, by jak najlepiej grać swoją rolę. Nie pozwolisz, by pchnęli cię ku złu. Myślisz, że jesteś na tyle dojrzała i generalnie świetna, że powinnaś trzymać poziom nieco wyższy niż bycie złym, podłym suwerenem. Do pomieszczenia wchodzi jeden z twoich podwładnych, przerywając twoje rozmyślenia o tym, jak świetna jesteś. Mówi coś o tym, jak nudne jest stanie w miejscu przez cały czas, szczególnie, że zamku i tak nikt nie atakuje i nie ma go przed kim bronić. Rozumiesz, o co chodzi, ale to, jak o tym jęczy, trochę cię denerwuje. Cóż począć z tym podwładnym? Powiedz mu, że ma wracać do pracy. Udziel mu dnia wolnego. Wracaj do pracy. Wygłaszasz jakieś kazanie o odpowiedzialności i posłuszeństwie. Twoi służący mają robić, co im się mówi. Nieważne, czy im się to podoba. Nie wygląda na zbyt szczęśliwego, ale jesteś pewna, że jeszcze ci za to podziękuję. Wyprawy poza zamek nigdy nie kończą się najlepiej. Odwołujesz podwładnego i kładziesz się w swoim wygodnym, miękkim, suwerennym łóżku. Całe to gadanie cię zmęczyło. Zasypiasz dosyć szybko. Kolejny z niezliczonych talentów suwerena. Ze snu wyrywa cię przeokropny hałas. Oto bohater morduje twoich wojowników. Jaki ty masz problem, typie? Wybiegasz na pole bitwy, by porozmawiać z tym głupcem. Przeklinasz go i pytasz, jaki jest powód całego zamieszania. Bohater krzyczy na ciebie, żądając, byś oddała w jego ręce panienkę, którą więzisz. Nie masz pojęcia, o czym gada, ale nie możesz wybaczyć mu ataku. Rzucasz się do walki z bohaterem, ale wydaje się, że pokonanie całej twojej armii go wzmocniło. Nie jesteś w stanie odbijać jego ataków. Zdecydowanym ruchem wbija ci miecz w pierś i rozcina twoje ciało na kawałki. Oto twój upadek. Zawiodłaś. Ostatkami sił plujesz mu przekleństwami w twarz. Chciałabyś być silniejsza. Może nigdy nie zasługiwałaś na tytuł suwerena. Bo prawda jest taka, że nigdy nie byłaś silniejsza od tych, którzy ci służyli. To ten tytuł, kontrola dawała cię moc. To twoje ostatnie myśli, zanim pochłonęła cię ciemność. Zakończenie pokonanego suwerena. Dobra, zresetujmy scenę. Okej. Aby mam tu zablokowane. Dobra, ale nie chcę. Chcę zobaczyć teraz, co się stanie, jak weźmiemy... Damy mu po prostu wolne. Zobaczymy, co się stanie. Dobra. Spoko. Wiemy już, o co chodzi mniej więcej. Okej. Jęcz. A udzielmy ci diabolnego. Mówisz, że zezwalasz na przerwę od tłamszącej atmosfery zamku i odświeżenia od ciemnej duszy. Od czasu do czasu podwodnym także należy się wolne. Dziękuję ci i wybiega w poskokach, by robić szatan wie co. Nie masz już nic lepszego do roboty, więc postanawiasz się przespać. Tak, bycie suwerenem jest świetne. Ze snu wyrywa cię przeokropny hałas. Oto bohater morduje twoich wojowników. Jaki ty masz problem, typie? Wybiegasz na pole bitwy, by porozmawiać z tym głupcem. Przeklinasz go i pytasz, jaki jest powód całego zamieszania. Bohater krzyczy na ciebie, żądając, żebyś oddała w jego ręce panienkę, którą więzisz. Nie masz pojęcia, o czym gada, ale nie możesz wybaczyć mu ataku. Rzucasz się do walki z bohaterem, ale wydaje się, że pokonanie całej twojej armii go wzmocniło. Nie jesteś w stanie odbijać jego ataków.
Zdecydowanym ruchem wbija ci miecz w pierś i rozcina twoje ciało na kawałki. Oto twój upadek. Zawiodłaś. Dobra, to już było. Dobra. Czyli to samo. Tylko tyle, że daliśmy mu wolne. Resetujmy scenę. Okej, okay, czyli rozumiem, że mamy już odblokowanego tyrana. Podwładny, panienka oraz bohater. Aha, czyli ten podwładny to jest ten, co dostał wolne. Okej. Okay. Panienka to jest niby więziona, tak? Dobra, bierzmy podwładnego. Nie jesteś podwładnym, sługą suwerena. Nie jesteś jakoś specjalnie silną istotką, ale też nie jesteś jakoś specjalnie słabą. Przynajmniej tak cię przekonują przyjaciele. Twoim zadaniem jest strzeżenie zamku przed ludźmi. Jest to tak przeokropnie nudne. Bohaterowie i tak dość rzadko tu przychodzą, by stawić czoła suwerenowi. Więc głównie stoisz tak w miejscu, czasami popatrzysz sobie w przestrzeń. Wydaje ci się, że oszalejesz, jeśli zaraz nie zrobisz sobie przerwy. Postanawiasz więc poprosić suwerena o dzień wolny. A ta nie ma nic przeciwko? Wow, super! Wyruszasz na wyprawę poza zamek. Zmiana atmosfery cię ekscytuje. Trochę czasu spędzasz, tulając się w trawie, czując wolność. W drodze ku niedalekiej wiosce napotykasz pewną panienkę. Sprawia wrażenie okropnie przerażonej i wrzeszczy, by uratował ją bohater. Rozważasz swoje możliwości. Zjedz ją, albo powiedz, żeby przestała się drzeć. Zjedzmy ją. Panienek w sumie żaden posiłek, ale stwierdzasz, że trzeba wywiązywać się z powszechnych oczekiwań i atakować. Zaczynasz pożerać panienkę bez namysłu. Zaczyna rozpierać cię duma. Inni ludzie na pewno nagrodziliby cię przekleństwami, gdyby to widzieli. O rety, gdyby tylko była tu jakaś widownia. Chyba najwyższy czas ją znaleźć. Udajesz się do pobliskiej wioski. Ludzie wrzeszczą i uciekają, rzucając z ciebie kamieniami i innymi takimi. Trochę niemiło z ich strony. Przecież jeszcze nic takiego się nie stało. Pora na przedstawienie. Atakujesz najbliższego człowieka. Jest stary i słaby, a jego kości rozkosznie chrupią. Twoja widownia robi się coraz głośniejsza. Aplauz. Myślisz sobie. Hej, świetna zabawa. Tak w sumie. Trzeba było zemścić się o wiele wcześniej. Kontynuując swój krwawy taniec, powalając wieśniaków jednego po drugim, twojej uwadze umyka biegnący w twoją stronę bohater. Zabija ci jednym ruchem miecza. Koniec końców jesteś jedynie słabym podwładnym. Umierając myślisz, warto było? Kurtyna. Zakończenie podwładnego artysty. Ej, fajne to jest. Fajne to jest, okej. Okay. Odznaczmy sobie głód i zobaczmy, co się stanie, jeżeli nie pożremy panienki. Okej. Omiń. Powiedz, żeby przestała się drzeć. Gdy do panienki dociera, że nie masz zamiaru je skrzywdzić, odzyskuje spokój. Teraz rozmawia z tobą, jakbyście byli przyjaciółmi czy coś. W ogóle nie rozumiesz ludzi. Oczywiście, mówicie w tym samym języku, co tak właściwie od zawsze cię zastanawiało. Bo jakim cudem na świecie macie dogodnie tylko jeden język? Skoro ludzie i demony żyją w dwóch niezależnych społecznościach, czy nie powinni posiadać dwóch niezależnych języków? Panienka gada i gada o jakimś przeznaczeniu, które na nią czeka. Generalnie chodzi o to, z tego co rozumiesz, że chce poznać suwerena. Brzmi interesująco. Poza tym i tak nie masz nic lepszego do roboty. Usatysfakcjonowany swoim dniem wolnym, zaprowadzasz panienkę do zamku i pokazujesz ją suwerenowi. Wydaje się, że się dogadują, więc postanawiasz zostawić je same i się zrzemnąć. Po kilku godzinach snu budzą cię odgłosy walki. Wybiegasz ze swojego pokoju i pierwszym co zauważasz jest sam bohater, który morduje twoich przyjaciół i współpracowników. Co za palant! Pomści upadłych towarzyszy, ocal siebie. Rozumiem, że to jest śmierć. Dobra, ocalmy siebie. Rozglądasz się po pomieszczeniu, po którym porozrzucane są ciała znajomych ci osób. Cieszysz się, że nie jesteś między nimi.
Czujesz poczucie winy, gdy uciekasz z zamku. Do momentu, gdy przypominasz sobie, jaką masz rolę. Nie tę podwładnego, a demona. Takich czynów się od ciebie oczekuje. Może zaczniesz nowe życie, gdzieś daleko, daleko od jakichkolwiek ludzi i demonów. Gdzieś, gdzie tacy jak ty mogą prowadzić samotne, spokojne życie. Tak, las brzmi dobrze. Zakończenie podwodnego zbiega. Jeszcze raz. Pomijmy. Zjemy ją. Pomijmy. Zmieńmy zdanie i odejdźmy. Dochodzisz do wniosku, że skoro ludzie tak krzyczą na sam twój widok, raczej nie docenią żadnych okropnych czynów, których miałeś w planie dokonać. Poza tym, możliwe, że będą z tobą walczyć. Co to dobrze się nie skończy. Koniec końców jesteś jedynie malutkim podwładnym. Ten dzień na świeżym powietrzu był należycie orzeźwiający. Wracasz do zamku z myślą, że to dobra pora na drzemkę. Po kilku godzinach budzą się odgłosy walki, rozumiem. Dobra, pomyślimy upadłych towarzyszy. Za kogo on się uważa, żeby tak jak jakiś szaleniec bez zaproszenia walczyć ze wszystkimi w zamku? Co wy mu zrobiliście? Rzucasz się na niego, gdy zajęty jest dźganiem tego jednego typa, który zawsze, kiedy miałeś doła, przynosił ci jedzenie. Bardzo go lubiłeś. Z całego swojego demonicznego serca życzysz bohaterowi, by cierpiał za swoje czyny. Wbijasz w niego swoje kły, odrywając mięso od kości. Ha, smakuje jak żelazo. Bohater się szamocze. Czujesz, jak przebija się przez ciebie jego miecz, ale nie przynosi on żadnego bólu. Jedynie słodki smak zemsty. Twoi towarzysze rzucają się na bohatera, gdy powoli tracisz przytomność. Bohater został pokonany. Twoja armia odniosła zwycięstwo. Zasłużyłeś na odpoczynek. Zakończenie zwycięskiego podwładnego. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale czemu mamy tutaj tylko jedną rzecz? Ciekawe. No dobra. Sprawdźmy teraz panienkę. Jesteś panienką. Mieszkasz w spokojnej wiosce położonej niedaleko zamku demonicznego suwerena. Mawiają, że twoim przeznaczeniem jest zostać porwaną przez suwerena, bo jesteś ładną, młodą dziewczyną. Demony podobno kochają porywać takie sztuki. Myślisz, że chyba nie słyszałaś, by komukolwiek się to przydarzyło, ale to może dlatego, że jeszcze nie było okazji. Kto wie? Jesteś w kościele. Modlisz się do swojego Boga, pytając, dlaczego urodziłaś się, by odgrywać rolę panienki. Oczywiście szanujesz ten cały boski plan, ale po prostu jesteś ciekawa, jaki jest tego wszystkiego sens. Niecierpliwisz się. Właściwie spotkanie z demonem brzmi całkiem ekscytująco. Może zrozumiałabyś sens swojej roli lepiej, gdyby któryś się pospieszył i cię porwał. Zostawiasz wiadomość na kartce papieru i wyruszasz na poszukiwania swojego demona, żeby wiesz, co zobaczyć, do czego to doprowadzi. Po chwili wędrówki przed tobą pojawia się demon, podwładny. Wygląda troszkę strasznie. Woła pomysł bohatera. Przedstaw się. Przedstawiasz się i wyjaśniasz, że jesteś panienką z pobliskiej wioski. Mówisz demonowi, że pomyślałeś, że może zrozumiesz swoją rolę lepiej, jeśli się pospieszysz i pozwolisz porwać teraz już. Demon nie wygląda, jakby cię słuchał, co jest nieco irytujące. I tak, zgadza się, by zaprowadzić cię do swojej pani. Po długiej drodze nareszcie poznajesz suwerena. Wyjaśniasz, po co przybyłaś, a ona mruży oczy. Okazuje się, że wcale nie chciała porywać żadnych panienek, czy też robić czegokolwiek innego, co mogłoby wzburzyć ludzi. Przez chwilę zastanawiasz się, czy przypadkiem nie kłamie, ale nie wygląda, by tak było. Tak czy siak, nie ma to żadnego sensu, twoim zdaniem. Od zawsze wpajano ci, że pewnego dnia odnajdzie cię demon, co z kolei przyniesie wielkie tragedie. Na całe szczęście uratuje cię mężny bohater. Nie możesz uwierzyć, że wszyscy cię okłamywali. Może to tylko dlatego, że nie odgrywałeś swojej roli wystarczająco dobrze. Pytasz suwerena, co powinnaś robić, by bardziej nadawać się na tradycyjną panienkę, ale chyba nie rozumie. Idź do domu i przestań się przejmować tym całym przeznaczeniem. Dobrze mi tak łatwo, gdy pada z jej ust. Wygląda na to, że suweren jest twoim kompletnym przeciwieństwem.
Chcesz dowiedzieć się więcej. Nalegasz, by pozwoliła ci zostać. Chciałabyś z nią porozmawiać. Suweren opowiada ci wiele historii o demonach, a im dłużej słuchasz, tym bardziej utwierdzasz się w przekonaniu, że wcale nie są bezwzględnymi potworami. Okazuje się, że rozkazała twojej armii, by omijała miasteczka i wioski. Nie chciała ryzykować, że ludzie postanowią wysłać do niej bohatera. Zastanawiasz się nad tym chwilę i dociera do ciebie, że nigdy nie słyszałeś, by jakieś demony atakowały twoją wioskę. Wyrażasz swoją wdzięczność w imieniu wszystkich jej mieszkańców. Mówi ci, że możecie jej podziękować, zaprzestając wychowywaniu bohaterów. Męczy ją, jak wciąż morduje jej służących. To jest cwane. Zawsze sądziłeś, że demony są brutalnymi i nierozsądnymi stworzeniami. Ale wygląda na to, że to samo sądziła ona o ludziach. Może się różnicie, ale tak naprawdę oni próbują prowadzić życie w spokoju, tak jak wy. Wydaje ci się, że zaczynasz wszystko rozumieć. Ale może wszystko, co powiedziałam, było kłamstwem, mającym na celu zwieść ludzi. Cóż byś poczyniła, gdybym okazała się zła? Nawet jeśli zechcecie teraz porwać, myśli, że to miejsce i tak jest o wiele bardziej interesujące niż wszystko, co czeka na ciebie z powrotem w domu. Podoba ci się, że nie ma tu nikogo, kto wciąż straszy cię demonami. Czujesz się wolna. Od zawsze byłaś skryta w sobie, ale spędzanie czasu z suwerenem jest bardzo miłe. Masz motyle w brzuchu. Nagle do pokoju wpada bohater. Jego ubrania skąpane są w ciemnej cieczy. Odcieka także z jego broni. Zdajesz sobie sprawę, że to krew demonów. Stało się coś strasznego. Zmieszany bohater pyta, co się dzieje. Wyjaśniasz mu zaistniałą sytuację, zapewniając, że nigdy nie byłaś w niebezpieczeństwie. Suweren przemyka obok bohatera przez drzwi. Słyszysz, jak płacze. Nie możesz sobie wyobrazić, jak okropny widok zastała. Suweren w odlecie rozrywa bohatera na strzępy. Patrzysz w ciszy, niezdolna do krzyku. Suweren, z którą dopiero co tak świetnie spędzałaś czas, zamordowała na twoich oczach człowieka. No ale co się dziwić, halo? Teraz pewnym jest, że jedynie zwiodła cię swoimi słowami. Koniec końców, demony naprawdę są okrutnymi potworami. What the fuck, naprawdę? Dajesz radę przemknąć obok suwerena i uciec z zamku skąpanego we krwi. Nie oglądasz się za siebie. Ej, no serio, naprawdę? Zakończenie zbiegłej panienki A. Nie rozumiem, czego ona się dziwi, naprawdę. Nie rozumiem, czego ona się dziwi. Dobra, weźmy teraz sobie uprzejmość i zagrajmy pod ładnym, bo jestem ciekaw, co się stanie. Snepomi. Wita się z tobą i mówi, że chciałaby prosić cię o przysługę. Rozważasz swoje możliwości. Posłuchaj, co ma do powiedzenia. Jesteś dziś w dobrym nastroju i ciekawi cię, czego takiego chce panienka. Ludzie zazwyczaj z tobą nie rozmawiają, więc sytuacja cię ekscytuje. Do tej pory fakt, że dasz radę zrozumieć człowieka, był ci nieznany. Panienka gada i gada o jakimś przeznaczeniu, które na nią czeka. Generalnie chodzi o to, z tego co rozumiesz, że chce poznać suwerena. Brzmi interesująco, dobra. To już pomijamy. Dobra, a jeszcze jestem ciekaw, co by się stało, gdyby suweren był tyranem i nie dał mu dnia wolnego. Dobra. Wygłasza ci całe kazanie o odpowiedzialności i posłuszeństwie. Czekasz, aż skończy, po czym wracasz na swoje miejsce. Co on sobie w ogóle myśli? Kto uczyni ją szefem was wszystkich? Narzekasz na nią przy swoich przyjaciołach. Zgadzają się, że niezła z niej snopka i totalnie zasługuje na to, żeby nareszcie zostać strąconą w stronę. Twoje słowa miały jedynie dać upust frustracji, ale konwersacja szybko zmieniła się w... planowanie zamachu na władczynię. Chyba ktoś powinien nakierować ich na bardziej odpowiedzialną decyzję. Obalmy ją, lepiej nie. Obalmy ją. Nie, masz dość tego, jak suweren hamuje ciebie i twoich przyjaciół. Zgadzasz się, że nadszedł czas na małe zmiany w kierownictwie. Przyjaciele proponują, że może to ty zostaniesz nowym suwerenem.
podoba ci się, jak to brzmi. Ogłasza, że twoim pierwszym wyrazem buntu będzie wzięcie dnia wolnego. Twoi przyjaciele nie są szczególnie pod wrażeniem. Zapewniasz ich, że porozmawiacie więcej o tym całym zabójstwie, kiedy już wrócisz. Wymykasz się z zamku, by się zabawić. Zmiana atmosfery cię ekscytuje. Trochę czasu spędzasz tulając się w trawie, czując wolność. W drodze ku niedalekiej wiosce napotkasz pewną panienkę. Wita się z tobą i mówi, że chciałaby prosić cię o przysługę. Rozważasz swoje możliwości. Ale posłuchajmy. Suweren pyta, gdzie ją znalazłeś, wiedząc, że wyszedłeś z zamku, kiedy było to zabronione. Przeprasza za nieposłuszeństwo z nadzieją, że panienka jest wystarczająco interesującym prezentem na zgodę. Suweren kiwa głową i mówi, że wszystko będzie ok, o ile od teraz zawsze będziesz jej słuchać. Zaimponowała ci tym, jak rozwanym jest szefem. Mówi, że teraz już sam nie wiesz, dlaczego chciałeś się obalić. Dobry jest. Robi dziwną minę, więc dodajesz, żartuję przecież. Ej, serio, to jest dobre. Uśmiecha się i cię odwołuje. Myśli, że to dobra pora na drzemkę. I znów to samo? Tak. Znów to samo. To było dobre, naprawdę. Głód i niewierność. Odblokowaliśmy kolejną propozycję. A teraz zróbmy głód i niewierność i zagrajmy tyranem. Jesteś suwerenem? Tak. Powiedz mu, że ma wracać do pracy. Co jest? Aha, czyli się nic nie zmieniło po prostu. Przynajmniej na daną chwilę. Dobra, tutaj ma być tyran. Tu na razie nic. Pomiń. Obalmy ją. Zjedzmy ją. Zmień zdanie i odejdź. Czyli to i tak nie dochodzi do buntu. Nie wiem na razie, co oznacza niewierność. Ale okej. Dobra. No to jeszcze bohatera zróbmy. Jesteś bohaterem. Lubisz myśleć, że jesteś całkiem miłym, niezawodnym gościem. Dotychczas twoje życie było dość zwyczajne, pomijając jakieś sporadyczne, heroiczne przygody, walki z potworami i inne takie. Ludzie mawiają, że panienka z twojej wioski została porwana i że podobno przetrzymuje ją w pobliskim zamku sam suweren demonów. To w ogóle stawia jakąś wioskę zaraz obok rezydencji Wielkiej Armii Demonów. No ty na pewno nie znasz odpowiedzi na to pytanie. Ale cieszy cię chronienie jej mieszkańców. Urodziłeś się, by odgrywać tę rolę. Wyruszasz w swoją podróż, by ocalić piękną panienkę. Ale na twojej drodze stają żołnierze demony. Mógłbyś ich zabić, żeby zdobyć exp, wiesz. Odważnie wybij złe kreatury. Ucieknij jak tchórz. Zapominając o dumie, uciekasz, by ocalić życie. Ale nie możesz jeszcze wracać do domu. Twoja reputacja ucierpi. Zastanawiasz się, jak masz uratować panienkę całkiem sam, skoro nie potrafisz nawet stawić czoła jakimś słabym podwładnym. Postanawiasz spływać sił w zamku. Koniec końców jesteś bohaterem. To twoja praca. Po długiej wędrówce nareszcie docierasz do bram zamku. Zastajesz tam armię demonów, której każdy członek wygląda przerażająco. Nie dasz rady prześlizgnąć się obok tych potworów, jeśli chcesz dostać się do suwerena. Wybij armię w pień, zapytaj się, czy mogą cię wpuścić. Podchodzisz do najbliższego demona i wyjaśniasz, po co przybyłeś. Przyglądać się dokładnie, to przyprawia cię o ciarki. Ale wydaje się, że ci zaufał i odprowadza się prosto do komnaty suwerena. To było łatwe. Wygląda na to, że wpadłeś do pokoju, gdy panienka i suweren były w samym środku całkiem normalnej konwersacji. Spoglądacie na siebie zdziwieni i zmieszani. Nie ma czasu na wahanie. Zapytaj panienkę, co się dzieje. Panienka wyjaśnia, że nigdy nie została porwana i że przyszła tutaj z własnej inicjatywy. To było bardzo niebezpieczne, ale nikomu nie stała się krzywda, tyle dobrego. Prosisz, by wróciła z tobą do wioski, aby wszyscy wiedzieli, że jest bezpieczna. Suweren pozwala wam odejść. Opuszczacie zamek bez większego pośpiechu. Próbujesz nawiązać konwersację z panienką, ale jest okropnie cicha, odkąd opuściliście pokój suwerena. Czy jest taka nieśmiała?
Nagle się zatrzymuje i spoglądasz za ramię, by zobaczyć, o co jej chodzi. O, zamek suwerena stoi w ogniu. Nic na to nie poradzisz, lecz czujesz niemałą ulgę, że udało ci się wydostać stamtąd panienkę. Ale... ta rzuca się do biegu prosto w stronę palącego się zamku. Zaczynasz panikować, próbujesz ją zatrzymać. Dym jest za gęsty, już straciłeś ją z oczu. Co ona sobie myśli? Tam jest zbyt niebezpiecznie. Czujesz paraliżującą niemoc. Stoisz u bram zamku. Twoje ciało nie jest w stanie iść dalej. Nie. Wejście tam równałoby się z samobójstwem. A wrócisz do wioski i wytłumaczysz jej mieszkańcom, że nie mogłeś nic zrobić. Spóźniłeś się, a panienkę przejęły demony. Zakończenie bohatera Świadka B. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Bat and Theater. Trzymajcie się. Hej, hej.